Ewa Kaczmarek, przełożona zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Znajduję się teraz przed domem polskim w Rzymie, domem Jana Pawła II. Jesteśmy na spotkaniu osób konsekrowanych, które pracują wśród polskich emigrantów. Jest nas tutaj około 60 osób, to są siostry z kilku zgromadzeń, są bracia zakonni, saletyni, siostry misjonarki Chrystusa Króla, siostry sercanki, siostry służebniczki dębickie. Przyjechaliśmy tutaj z inicjatywy księdza biskupa Wiesława Lechowicza, który jest delegatem Episkopatu Polski do spraw polskiej emigracji. Jest to związane z obchodzonym w kościele rokiem życia konsekrowanego. Jako osoby konsekrowane chciałyśmy przyjechać tutaj, gdzie jest źródło naszego chrześcijaństwa, do grobów apostołów, do apostoła naszych czasów, papieża Franciszka, by pogłębić swoją wiarę, by dać świadectwo swojej wiary. I hasłem tej naszej pielgrzymki, naszego pielgrzymowania są słowa wyjęte z listu papieża Franciszka. Patrzeć w przeszłość z wdzięcznością, przeżywać teraźniejszość z pasją i w przyszłość patrzeć z nadzieją.